Witam Was, kochani, w kolejnych informacjach. Informacje polegają na tym, że przekazuję informacje. Nie. Chodzi o to, że miałem nagrać film o przyszłości kanału i chodzi o to, że dostałem się na kurs programowania w Javie, który będzie trwał 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. No ostatnio miałem lekką labę, powiedzmy, no i miałem, znaczy labę nie labę, nie? Bo kończyłem pisać pracę magisterską i ją złożyłem już i... Znaczy obronę mam we wrześniu dopiero, bo i tak się spóźniłem dzienia, mamy takiego dziekana, który tam piłuje strasznie. W sensie pilnuje bardzo, żeby tam, że już jeden dzień później, po terminie składania, no to już na wrzesień. No trudno. No i kurs trwa 3,5 miesiące, do połowy października będzie trwał. No i co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że będę miał mniej czasu na nagrywanie. Niemniej jednak wydaje mi się, że ostatnio i tak nie wrzucam filmów codziennie, no bo za dużo też czasu nie mam, prawda? Ale myślę, że będę miał czas po prostu na nagrywanie cały czas mniej więcej w tej samej formie, co teraz jest, czyli po prostu tam, nie wiem, co drugi dzień praktycznie, albo dwa dni pod rząd i potem znowu dzień przerwy. Coś takiego. Myślę, że to będzie spoko. No właśnie, i a propos gier, to również się zastanawiałem nad... bo tam ludzie mi piszą właśnie, znaczy wy mi piszecie, ludzie mi piszą. Przecież, żebym nagrał tego również, no, Might and Magic Heroes 6, właśnie dodatek z piratami i przychylę się do tej prośby jak najbardziej. Dodatkowo również jest Don't Starve, Tropico, które po prostu gdzieś tam mniej więcej się przemknęło, ale powrócę również do tej gry i również chciałbym nagrać Divine of Divinity, The Original Sin. To jest, bo przez chwilkę go widziałem na tym na YouTubie, także myślę, że to będzie fajna giera, zwłaszcza, że 18 lipca ma wyjść polska wersja, o. Także myślę, że tak w ramach takich RPG-ów po prostu czekając, powiedzmy, na Dragon Age'a, trójkę. Także to będzie na pewno, taka gierka się pojawi. No i również piszcie ewentualnie mi w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć również. Bo tak naprawdę nie mam za dużo pomysłów, prawda? Jakoś tak widzę, że wychodzą te gry jakieś nowe, ale jakoś tak nie mocno... Znaczy też patrzę pod kątem, czy to będzie ciekawie oglądane, o tak. Znaczy, czy zaciekawi Was taka gra po prostu i moje przejście danej gry. Czy tam kawałek po prostu przejścia. Bo pewne elementy z tych gier takich na przykład strzankowych, znaczy może strzankowych to akurat źle pójdę, no ale powiedzmy takich kampania po prostu dla pojedynczego gracza, no to jest słabo oglądalna. No bo każdy mniej więcej przychodzi ją tak samo, prawda? Mamy te same mapy, mamy te same korytarze, tych samych przeciwników, powiedzmy te same skrypty w danych miejscach, więc każdy przychodzi ją podobnie i tego się już raczej nie ogląda, znaczy słabo to się ogląda. No i w sumie chyba tyle, także kochani, jak mówię, jedna kurs, więc może być mnie mniej, ale myślę, że nie. To jest to i myślę, że po prostu wymyślę jakieś nowe gry, które gdzieś tam będą. Ostatnio gramy w ogóle w Magicę z kumplem, także fajnie się gra. No i tyle, kochani, z informacji, jak mi się wydaje. Także dzięki za uwagę, no i do zobaczenia. Trzymajcie się.